na żywo. W serwisie mówiliśmy o tym, co wydarzyło się w Platformie Obywatelskiej, a w studio witam gościa, Paweł Piskorski, Stronnictwo Demokratyczne, były polityk Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry Państwu, dzień dobry. Jak Pan patrzy na to, co się w tej chwili, jeszcze przez chwilę dosłownie, za pół godziny ma być wręczona nowa nominata, rządzić będzie już nowa Pani Premier. Co się dzieje w Platformie Obywatelskiej? Upadek. To jest spodziewane, dlatego temu procesy jeszcze przez Donalda Tuska, w których ta partia musiała wcześniej czy później się kruszyć. Ja wejdę w słowo. Upadek tej ekipy, która w tej chwili rządzi partią, czy upadek partii? Ja pamiętam dyskusję tu w studio o tym, że to nie jest takie jednoznaczne. I potwierdzam te nasze wcześniejsze dyskusje. To znaczy na pewno upadek tej ekipy po wczorajszym głosowaniu. Nie wydaje mi się prawdopodobne, żeby Ewa Kopacz jakimś cudem mogła wygrać te wybory. Po prostu dynamika siadła i, jak to dzisiaj młodzież mówi, pojechało. To znaczy wydaje mi się, że to już jest po wszystkim. Być może jeszcze będzie szukany jakiś ratunkowy kandydat typu Siemoniak, taki, żeby pogodzić frakcje, no bo przecież ci zjednoczeni baronowie, jak to się teraz mówi, też nie są United Barons, też nie są dzisiaj tak bardzo chętni, żeby Grzegorzowi Schetynie, który słynie raczej z twardej ręki, żeby oddać władzę. Więc ja nie mówię, że to na pewno już Schetyna, ale z całą pewnością nie Kopacz. Ale używając słowa upadek, mówię celowo, dlatego że to nie musi być taki upadek jak AWS, że ta partia przestaje istnieć. Natomiast to jest upadek pewnej formuły, którą Donald Tusk ukształtował, czyli po pierwsze partia władzy odchodząca od swoich początkowych idei liberalnych, co by tutaj nie mówić. To była partia, która skupiała wszystkich, od byłych polityków SLD po byłych polityków ZHN-u. No, jak się mówi do wszystkich, to się do nikogo nie mówi dostatecznie głośno. Po drugie, partia skoncentrowana tak naprawdę na byciu związkiem zawodowym rozdającym władzę. Bardzo duża część tej platformy, która jest dzisiaj, ona nie zna tych złych czasów, nazwijmy to, znaczy nie zna platformy w opozycji. To jest partia, która była w istotnej części tworzona, jak była już u władzy, bądź samorządowa, rządowej, bądź centralnej, czyli ci ludzie są w dużej części osłabieni, to znaczy taką silną ekipę polityczną, co zresztą przykład PiSu pokazuje, tworzy się w warunkach trudnych, w warunkach opozycyjnych, a nie w warunkach takiego rozpasania rządowego. I wreszcie trzeci element, jednowładztwo. Ten trzeci element upadku. Otóż Donald Tusk wprowadził taką metodę, wycinając tam różne osoby, w tym mówiącego te słowa, doprowadził, że całe kierownictwo z początkowego okresu Platformy zniknęło. Niedobitek Schetyna, taki ogryzek tam jeszcze został i też byłby prawdopodobnie zlikwidowany, gdyby nie trudno wytłumaczalny gest Ewy Kopacz, ale w każdym razie to jednowładztwo na tyle zalazło za skórę wszystkim w Platformie, że nawet osoby orientujące się do niedawna na Donalda Tuska i Ewę Kopacz dzisiaj mówią głośnym głosem, że trzeba wprowadzić kierownictwo zespołowe. Czyli w tym sensie jest to upadek tej formuły Platformy. Jak w takim razie będzie wyglądało to? Mówi Pan o kierownictwie zespołowym, ja się zastanawiam, no przy kolejnych zmianach wewnątrz partii komunistycznych mówiło się o tym, kiedy upadali jedni przywódcy, pojawiało się jakieś kolegialne ciało, ale w tym kolegialnym ciele natychmiast zaczynało się wbijanie noży, ktoś się z tego ostanie. Kto? Te zjawiska pan słusznie nawiązuje do tej analogii, którą my boleśnie znamy, to znaczy czasów komunistycznych, ale mówiąc też otwarcie, w demokracjach też się tak zdarza, że te elity w ten sposób funkcjonują. Wystarczy na niemieckie CDU popatrzeć, jak, czy na brytyjskich konserwatystów. Margaret Thatcher to jest, żegnała się w podobny dokładnie, sposób. Dokładnie, to jest w równie barwny sposób czasami podgryzane przez własne zaplecze ludzi, którzy bardzo dużo, na przykład Margaret Thatcher zawdzięczali. Czyli te analogie historyczne są, stuprocentowa zgoda z tym, co pan, panie redaktorze, mówi. Natomiast pewne specyfiki też są. No, pierwsza podstawowa specyfika jest taka, że w moim przekonaniu, zobaczymy jak będzie, to jest dopiero, że Platforma nie zdaje sobie sprawy, w jak trudnej sytuacji będzie się znajdować. Dlatego, że prawdopodobnie PiS będzie starał się przejąć wszystkie kluczowe, ja nie będę tym zachwycony, ale raczej oceniam to teraz jako komentarz,
komentator, że PiS będzie starał się przejąć wszystkie kluczowe instrumenty, które pozostawały w rękach Platformy. To znaczy na przykład wpływ na media publiczne, na przykład wpływ na spółki Skarbu Państwa. Dziś propozycja zmian ustawowych dotycząca Trybunału Konstytucyjnego, odwrócenie tego, co w ostatnich dniach rządów Platforma chciała zrobić, powołując wcześniej nowych 5 Tak, no więc prawdopodobnie jest bardzo wiele dziedzin, w których PiS, już nie mówię o prokuraturze, która prawdopodobnie zostanie wycofana ponownie pod nadzór ministra sprawiedliwości, i służbach specjalnych, i w wszystkich tych dziedzinach. Czyli będziemy mieli do czynienia ze zjawiskiem, które skupienia władzy, sądzę, że po to zresztą jest rząd Beaty Szydło tak skonstruowany, że on jest rządem zderzakowym na rok. Jak się uda i zderzy się z rzeczywistością i się pozytywnie od niej odbije, to pozostanie. Ale jak się nie uda, to łatwo będzie go wymienić, bo to nie jest wymiana silnika, którym jest Jarosław Kaczyński, to jest wymiana części, które się łatwo zastępuje. Jeśli w ciągu roku PiS przejmie całość tej władzy, to znacznie lepiej w opozycji będą sobie radziły partie budowane wokół jakiejś idei, wokół jakiegoś silnego przywództwa. A Platforma taką nie jest. Platforma jest... ma inny poważny atut, i znowu ja się odniosę do rozmów, które wcześniej się tutaj odbywały z pana udziałem, bo w tej chwili zaczyna się to w pewnym sensie dziać. Znowu, jak pan to ocenia? Platforma ma jeden bardzo istotny atut, którego nie mają inne partie polityczne, a w polskim systemie finansowania polityki on jest nie do przecenienia. Pieniądze znajdujące się na kontach, które powodują, no, że to jest coś więcej niż tylko i wyłącznie szyld, jak było zanim ta ustawa o finansowaniu partii politycznych zaczęła działać. Pełna zgoda. To... mogę powtórzyć tylko te tezy, które w tym studiu wypowiadałem, że to jest najsilniejszy taki instrument strukturalny Platformy. To znaczy, nie wiem, bo oni nie chcą podać, ja też uważam, że to nie jest właściwe przy tym modelu, że partie polityczne mogą nie podawać, ile mają na kontach z pieniędzy publicznych, bo ze składek to jest zupełnie co innego. Ale no, załóżmy, że to jest 70-80 milionów złotych, tak jak to jest. To jest bardzo dużo pieniędzy w polskim systemie, bo przypominam, że istnieją limity, czyli to jest tyle, ile maksymalnie się da wydać na wybory samorządowe, prezydenckie i parlamentarne. Czyli będzie się odbywał bardzo ciężki, to nie jest partia taka jak SLD, że tam resztki zostają i można stworzyć coś nowego i może to coś nowego będzie fajniejsze. Tu jest partia, o której szyld, co znaczy kontrola nad tymi finansami, rozegra się taki fundamentalny bój między Schetyną, Kopacz, Siemoniakiem, to zobaczymy, ale Tuskiem? W każdym razie Tuskiem już w dużej części nie, dlatego że nawet jeśli on zostanie przez rząd PiS-u pozbawiony możliwości reelekcji, a na to się zanosi, to i tak on wróci po tej turze wyborczej w Platformie. To znaczy, on nie będzie w niej uczestniczył. A to, co widać po Ewie Kopacz, to raczej również Tusk nie byłby przywitany jako zbawca na białym koniu, bo duża część przecież tej zaszłości, przez którą Platforma przegrywa, to nie jest ostatni rok. To jest 7 lat Tuska ciepłej wody w kranie. Czyli to jakby zatracenie, na którym między innymi Petru wyrósł. To znaczy, to takie zatracenie twardego elektoratu, który mówi: o, ja jestem do nich przekonany nie dlatego, że bronią nas przed PiS-em, tylko też jestem z jakiegoś innego powodu. Ta partia jest daleka w tym sensie od upadku, że nie zniknie w związku z tym instrumentem finansowym. Ona nie zniknie ze sceny politycznej. Ale już lokalnie bardzo dużo działaczy może stracić. Dlatego, że jeśli partia jest ufundowana na zasadzie: przychodźcie do mnie, a my będziemy dawali pracę, to przy przejęciu na przykład w koalicjach, to jest nie tylko na poziomie centralnym, ale na poziomie lokalnym. Przecież tam są ludzie, którzy przez 8-10 lat nie pracowali na rynku. To jest osobiście bardzo trudne dla tej struktury. To, zawodowi działacze społeczni, zawodowi urzędnicy polityczni, tak to można nazwać w wielu miejscach. Pomorze jest takim przykładem, bo to jest jedyne miejsce, w którym udało się utrzymać Platformie Obywatelskiej komplet władzy, to znaczy i samorządowej, i tej wynikającej z ostatnich wyborów do parlamentu. Ale wspomniał pan o Ryszardzie Petru. Myśmy pokazywali dzisiaj konferencję Partii Nowoczesna. Jaka idea spaja Nowoczesną?
ich na razie spaja jednowymiarowa idea. To jest taka idea wokół wolnego rynku. To jest taki młodszy Balcerowicz. Znaczy, wynik też jest młodszy. To znaczy, Balcerowicz w wyborach, które ja miałem zaszczyt prowadzić jako szef kampanii, a Leszek Balcerowicz był szefem Unii Wolności, wtedy miała ponad 13%. To jest mniej więcej połowa dzisiaj tego poparcia. I Petru jest w tej sprawie sprawny, co trzeba przyznać, bo z niczego wszedł do parlamentu z takim jednowymiarowym, to przyznajmy, hasłem dotyczącym dla twardego elektoratu, który kiedyś wywodził się z Unii Wolności i dużo moich znajomych na tą partię głosowało, bo już na platformie, w związku z czym, a jednocześnie na PiS ci ludzie nie zagłosują, w związku z czym poszukiwali innego rozwiązania. Czy to będzie pełnowymiarowe? To dzisiaj bodajże Olechowski w jakimś wywiadzie mówi coś, ja nie konsultowałem tego, nie rozmawiałem z nim o tym, ale mówi rozsądną rzecz, to znaczy tam jest pytanie, czy on będzie zdolny do tego, żeby być politykiem wielowymiarowym i zatknąć sztandar taki liberalny, czy też nie, bo bywały partie jednej kadencji. Dobra, przecież, a czy scenariusz, o którym siłą rzeczy, no może nie mówiło się o tym scenariuszu, ale on się rysuje w konsekwencji wielu różnych wypowiedzi wcześniejszych. Wspomniał pan o Leszku Balcerowiczu, nastąpiło niegdyś zjednoczenie Kongresu Liberalno-Demokratycznego z Unią Wolności, powstała wówczas Platforma Obywatelska. Czy Ryszard Petru może myśleć o przejęciu władzy, choćby to paradoksalnie brzmiało, w Platformie Obywatelskiej dzisiaj? W jakiejś formule zjednoczeniowej albo... W Platformie samej nie przejmie władzy, dlatego że Platforma wytworzy za dużo przeciwciał. To znaczy, tam jest za dużo ludzi, którzy mają przekonanie, że wprawdzie jesteśmy w opozycji i będzie źle, ale przynajmniej to jest nasze. W związku z czym, po co takiemu Petru oddawać władzę? To tak nie działa, ale ja również jestem przekonany, że jeśli kiedyś PiS przegra, być może na skutek swoich błędów, to nie przegra tylko z Platformą. To może przegrać z koalicją po drugiej stronie. I są wielokrotne przykłady na to w niedawnej historii europejskiej. Proszę zwrócić uwagę, na przykład Berlusconi we Włoszech rządził przez wiele kadencji, nie był w stanie, w ogóle bez problemu wygrywał kolejne wybory, dopóki nie powstała bardzo, zresztą niekoniecznie ona się okazała trwała, ale szeroka koalicja od postkomunistów, poliberałów, która się nazywała Drzewo Oliwne, i dopiero wtedy Prodi wygrał z Berlusconim pierwszy raz, bo powstała taka koalicja. Czy po stronie Schetyny jako lidera, Siemoniaka jako lidera, będzie dostateczna wyobraźnia? Ja nie wiem, bardzo mi trudno powiedzieć, czy będzie wyobraźnia, żeby iść w tym kierunku. Na pewno nie będzie takiej chęci na pierwszym etapie po stronie Petru, dlatego że on będzie uważał, że jest większą szansą poczekanie, bo może z tej ta platforma, wprawdzie przypominamy oczywiście ten czynnik finansowy, więc na pewno ta platforma jeszcze będzie silna, zdolna do przeprowadzenia kampanii wyborczej, ale może będzie już tak ideowo ukruszona, może się na przykład zrównać rezultatami. Więc Petru na tym etapie, zresztą w ogóle proszę mi, ja wiem, że to dla osoby, dla redaktora i to tak intensywnie komentującego może być wiadomość taka dziwna. Ktoś wygra w Platformie, coś się będzie kotłowało. Bardzo istotny jest ten fundamentalny czynnik, to znaczy co PiS będzie robił, to znaczy do jakiego stopnia jakieś swoje obietnice zrealizuje, ale też do jakiego stopnia przejmie władzę, jak się ta rzeczywistość zmieni. Za półtora roku może być zupełnie inna rzeczywistość, również personalna w Platformie, bo przecież ten wątek rozliczeniowy będzie bardzo silny. Ale w tym czasie będzie się działa polityka wewnętrzna u tych, którzy przygotowywać się będą do ewentualnej walki o władzę. To ostatnie już moje pytanie, bo jesteśmy po czasie. Wspomniał pan o tym, że niezrozumiały gest litości Ewy Kopacz względem Grzegorza Schetyny. Z czego Schetyny zobrazowany w setkach memów z szerokim uśmiechem? Jakże mi przykro. Grzegorz jest moim zdaniem uosobieniem właśnie takiej postaci, którą widzimy w serialach amerykańskich, czyli takiego bezwzględnego gracza, który mimo wszystkich tarapatów już się wywraca, już ten samochód ląduje w rowie i tak dalej, a mimo to idzie do przodu. I z tego punktu widzenia on w tej swojej, Tusk kiedyś to nazywał, że on ma takie cechy Shreka, to znaczy
pamięta pan jednocześnie Gladiatora i Shreka. I on jest w pewnym sensie uroczy w tej swojej zwierzęcości, ale to nadal pozostaje bardzo twardy zawodnik, który ma, ja przecież my się z Grzegorzem znamy od czasów NZS-u, on ma bardzo dobrą przeszłość i to jest w twardej NZS-owskiej szkole wychowany facet. To nie jest rozmamłany człowiek, który przyszedł do polityki wtedy, kiedy Platforma zaczęła rządzić. Mówi pan o bohaterze, który niki samochodu, a ja sobie myślę, kiedy Grzegorz z Chetyna powie jupika jej. Może to trochę tak. Dziękuję uprzejmie. Może w styczniu, tak. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Paweł Piskorski, były polityk Platformy Obywatelskiej, szef Stronnictwa Demokratycznego. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie. Dziękuję bardzo. Za chwilę Antoni Trzmiel. Ja już się na parę godzin z państwem żegnam. Widzimy się wieczorem.